Siemano. Kurwa, co mi się tu... YouTube mi się poklikał, przepraszam. No kustosz, a dolicz do tego płytę główną jeszcze. Nie, bo zamykałem kartę z tamtym tym, wiesz? Z tym, z ST i mi się odpalił jakiś film. Kustosz, dolicz do tego jeszcze, bo jak dolicz do tego jeszcze płytę główną, która w przypadku MD będzie tańsza. Bo żeby 5600 Ryzena odpalić, to wystarczy ci płyta z B450 z zaktualizowanym BIOSem. Więc groszowe sprawy. Napływają pytania, a niewiele, tam chyba... Jak ostatnio patrzyłem, chyba w sobotę, to były ze 3 pytania tylko, więc tak... Mech. Nikt nie chce Q&A u streamera, bo streamer odpowiada na co dzień. Weszło jak w masło, przeciwnik oberwał. To musiał poczuć. Podobało się? Mam więcej. Weszło jak w masło, przeciwnik oberwał. To musiał poczuć. Oberwali w zbiornik paliwa. Jakoś to tam podpaliłem. O, jak mi z tego powodu wszystko jedno. Noż. Dziękuję. Este, tak jak misiarnik pisze. Esterap, on ma dwa kanały na YouTube, on ma kanał Esterap i tam wrzuca swoje rapsy, a ma też kanał, który się nazywa Sucha Masa, tam jest taki bardziej fit, gdzie właśnie ze swoją dziewczyną, ona chyba Zuza ma na imię, nagrywa filmy. Wystarczyło spytać, ona się nazywa jakoś Zuza Szczęśniewska, coś szcze. One more time. Siema Rybiks. Między 5500 a 5600, jaka jest różnica? Szczerze, nie pamiętam jak to wypadało w benchmarkach. 5600 na pewno ma więcej rdzeni, nie? Bo... To musiał poczuć. Wiesz, zależy. Pytanie, jaki masz budżet i z jaką kartą graficzną chcesz to sprząc na przykład, nie? No bo jeśli... I w co będziesz sobie pogrywał i w jakiej rozdzielczości, nie? Bo ja wychodzę z założenia, że czasem warto wymienić, warto zaoszczędzić na przykład na jednej rzeczy, żeby drugą mieć lepszą, nie? Z drugiej strony mówisz o procesorach, których wsparcie się powoli kończy, znaczy kończy, może źle powiedziane, że kończy, ale już AMD zrobiło procesory na nowej podstawce. Więc kartę graficzną na przykład byłoby ci łatwiej wymienić niż procesor i płytę główną, ale i tak nie idziesz w nowe procesory, więc...
Więc jeśli na przykład miałbyś wziąć 5500 zamiast 5600, a zaoszczędzony pieniądz wsadzić w lepszą kartę graficzną, może to jest opcja. Siema Hazok i dzień dobry Jakobson. Zobacz sobie u Liptona zestawy, tylko one są... Ostatnio z kimś pisałem, z Benkiem pisałem, bo też chciał kompa za 4K poskładać. Patrzyłem na te zestawy od Liptona i one są takie... Do zmiany lekkiej, jak dla mnie, ale... No wyjeść bardziej. Podwójny krzak to był. Tak po kminie, Misiering, zobaczymy. Teoretycznie... Jak to wygląda w kalendarzu? Czy dobrze myślę, że czwartek to jest... Tak, teoretycznie... W czwartek jest premiera... DLC-ka do Dying Lighta. Praktycznie nawet, a teoretycznie do tej pory powinna przyjść do mnie przesyłka z Techlandu. Więc jak coś, to jeśli będzie stream w czwartek, bo jeszcze nie wiem, ale czwartek, piątek, to się szykujcie na jakiś gruby ten opening, tak mi się wydaje, że będzie grubo, bo jak patrzyłem co ludzie dostawali od Techlandu w tej paczce, to będzie, to mnie stara z domu wyrzuci. Cyk, jademy po arty. To musiał poczuć. Weszło jak w masło, przeciwnik oberwał. Dorwaliśmy go, cel namierzony. Weszło jak w masło. Ała! Ale się dobrze dzisiaj gra kromką. Karty do przechwytywania obrazu, w sensie Grabber HDMI. To Grabber HDMI, jaki polecam, to polecam najtańsze. Serio. Kupujesz jakąś chińszczyznę za 4 dyszki i robi robotę. Nie daj się nadziać na jakieś tam Elgato czy coś. Jak jestem wielkim fanem Elgato, tak Grabber jest nie do wykorzystania przez 99% użytkowników. Ja mam taką kartę na przykład do aparatu, znaczy kartę z wielkości pendrive'a, nie? To jest tak, że podpinasz po prostu z jednej strony HDMI, a z drugiej USB, nie? I serio, to jak ja mam po prostu jakiegoś no-name'a. Nie, totalnie nie ma co przepłacać. Zresztą, wiesz, zobacz sobie porównania na necie. I serio, jakość obrazu jest... Większość ludzi tak nie zauważy różnicy. Jedyne co, to że te tanie grabery nie wszystkie łapią w 60 klatkach obraz. Niektóre mają Full HD w 30 klatkach, wiesz, więc to jest jedyny minus, ale on jest też niezauważalny, nie?
Byłoby niefajnie, jakby się przestał dobrze grać, przestawia wajchę. No, fajnie by było, jakbym znalazł Anemixa. No szkoda. Jeśli chodzi o obraz z kamery, to raczej 30 fps jest spoko, no... Tak, ale jeśli chcę przechwytywać coś innego, a nie obraz z kamery, no to już może być różnie, nie? Znaczy inaczej, jeśli to jest kamerka taka o, na streamie, no to spoko, nie? Emka za to wpadła. Emka za to wpadła, nice. W takim wypadku to trzeba oklaskać. I w czasach, kiedy grałem Emką, grałem Kromką, nie miałem jeszcze Emki na niej. Czajcie? Pierwsza Emka. Emka z paskuczym 2900 uszkodzeń własnych. 1550 bazowego expa. No ładnie. 1000 kredytów do przodu. Aha, ale rezerwy na hajs nie są puszczone. Okej, dobra. Ale tysiaczek do przodu. Anyway, anyhow. YouTube szanowne i wspaniałe. Niemalże tak wspaniałe jak moje czaty na Twitchu. Łapa w górę na dole. Napiszcie komentarz. Zostawcie suba z dzwonkiem. Wpadajcie. Instagramy, YouTube, Twitche, TikToki. Kurwa, wszędzie. Zapraszam serdecznie. Ja i czaty. O. I po kolei teraz, bo się nie przywitałem wcześniej z Inte, siemka Inte i dziękuję panie Czaczku. Panie Czaczku, dziękuję za suba z Prima. Dzięki byku za piąty miesiąc. Nie mam długopisu, bym normalnie sobie gdzieś twój nick zapisał na ciele. Ale jestem w szoku, że to MK siadła. Serio na... W takiej bitwie? Ile miałem spota? 1000 spota tylko. Co twój? Napisz na bananie. Aha, że twój nick? A, patrz, pa jak chłop się panoszy, nie? Dostał VIP-a. Rob to jest taki, kurwa, dostał VIP-a i tak, kurwa, łokcie wysoko wchodzi na ten czat. Co za bydle, kto go powstrzyma? On tu jest VIP-em, czaty. On tu jest VIP-em. Watch out, kurwa, very important person. Rob ma teraz w klacie 2 metry. Kurwa, Rob po Bytomiu tak chodzi teraz. Tak, kurwa, on wchodzi... On w Bytomiu Miechowicach jest taki kebab, crazy kebab. On tak wchodzi, tak na tego kepsa tam wchodzi i mówi, dej kurwa tego mięsa więcej, jestem kurwa VIP-em u chudego. Tak, kurwa, chodzi, taka bujanka. Znaleźć na niego haki? Nie, spoko, mam.